Duszek, który nas wita w każdym nowym projekcie Scratch, to pomarańczowy kot. W dolnym panelu możemy zmienić nazwę duszka. Nasz bohater nie ma jeszcze przygotowanego żadnego skryptu. Domyślnie kot Scratch posiada dwa kostiumy. Co zrobić, jeśli chcemy mieć więcej kostiumów? Możemy użyć narzędzia Duplikuj. Teraz jeden z tych kostiumów możemy zmodyfikować. Na przykład w trybie wektorowym, używając narzędzia Przekształć. Innym rozwiązaniem jest dodanie kostiumu z biblioteki kostiumów. Dodamy teraz postać lecącego kota. Poza zmianą nazwy duszka, możemy zmienić też nazwę jego kostiumów. To przydaje się przy bardziej zaawansowanych projektach. Możemy również narysować własną postać, korzystając z dwóch wersji narzędzia do rysowania. W trybie wektorowym możemy malować, wypełniać kolorem, grupować, przekształcać, a nawet dodawać napisy. Uwaga! Nie każda czcionka ma polskie znaki. Zdarza się, że w trakcie tworzenia grafik nasz bohater będzie miał różne wielkości. Jeżeli chcemy mieć pewność, że każda postać będzie tej samej wielkości, korzystajmy z opcji Duplikuj. Jeśli kostiumów mamy za dużo, zawsze możemy je usunąć.